Strasznie na tych Mazurach. Wcale nie jest strasznie, co najwyżej strasznie fajnie. No, zazwyczaj tak, ale mamy informację przynajmniej o jednym zaginięciu. Prawie spoiler poleciał, a to za sprawą Wojciecha Chmielarza, który akcję swojego żmijowiska umieścił właśnie w takich pięknych okolicznościach przyrody, którą to akcję później na ekran serialowy przeniósł już Kanal Plus. A na Mazury wrócimy ponownie, bo cała historia żmijowiska rozgrywała się w jeszcze innych miejscach, ale zaczniemy od początku. I obiecujemy, że nie będziemy spoilerować. Dokąd na wakacje wyjechali Paweł Domagała i Agnieszka Żulewska? W których miejscach bywał Cezary Pazura? I wreszcie, gdzie doszło do tajemniczego zaginięcia? Zapraszamy Was na wycieczkę śladami serialu Żmijowisko. Hej, Oliwia, możesz? Z tobą zawsze. Słuchaj, rozmawiałem właśnie z Kaminą, matką Ady, pamiętasz ją? Jak to zwykle z serialami bywa, sporo scen zostało nakręconych w stolicy. Zresztą w tym przypadku ma to sens, bo bohaterowie na co dzień żyli i pracowali właśnie w Warszawie, co widać w niektórych scenach. W serialu zauważycie m.in. restaurację Sakana Sushi przy ulicy Moliera, które to miejsce jeszcze nic wam nie mówi, ale wszystko stanie się jasne, gdy zajrzymy do środka. Przepraszam, że ja ci zawracam głowę. Wiem, że jesteś bardzo zajęty. Nie ma żaden problem, co ty? Jak mogę pomóc? Jak mogę pomóc? I potem dopiero zrobił się prawdziwy bałagan, bo jak pamiętamy, to... Ta pomoc nie wszystkim była na rękę. Właśnie tutaj odbyła się rozmowa Roberta i Kamili, która odegrała kluczową rolę dla całej historii. Ale jedzenie jest świetne, więc nic dziwnego, że wybrali akurat tę restaurację. Ale co ciekawe, to nie jedyne miejsce, gdzie stołowali się bohaterowie. Jedna ze scen została nakręcona w restauracji Nadwiślański Świt, niedaleko Wisły. Przepraszam. Łosoś z warzywami i białe wino. Na jej rachunek. A dla pani? Ten rachunek. No, nie ma się co dziwić, że nie zapłaciła, bo przecież była w sytuacji, kiedy każdy grosz się liczy. No, akurat straciła pracę. A propos pracy... Cześć, chłopaki. Cześć, siadaj. Telewizja, w której pracowała Ada Oma, to biurowiec między ulicą Piękną i Koszykową. A ja nie wiem, czy tak on idzie. Ada Oma tutaj. A jeśli chodzi o inne miejsca w Warszawie, w których nakręcono żmijowisko, to musimy wspomnieć jeszcze o jednej zaskakującej scenie. Zatrzymaj się. Jak się teraz zatrzymam? Zatrzymaj się! To most świętokrzyski, który pojawił się również w wielu innych produkcjach, bo te przeprawy, no, wyjątkowo lubią filmowcy. Została tutaj nakręcona m.in. słynna ostatnia hollywoodzka scena filmu Nigdy w życiu, ale o tym kiedy indziej. Czy to wszystko? Nigdy w życiu. To tyle, jeśli chodzi o Warszawę, a teraz ruszamy jeszcze na północ, do tytułowego Żmijowiska, gdzie bohaterowie planowali spędzić beztroskie wakacje, które... niestety dla nich wcale nie okazały się przyjemne. I od razu zaskoczenie, tytułowe żmijowisko tak naprawdę nie istnieje. Serial został nakręcony na Mazurach, m.in. w miejscowości Jeleniowo, gdzie znajduje się charakterystyczny sklep. Niech pan zakrywa znów te ulotki i sobie dupę je wsadzi. Dziękuję, do widzenia. Co ciekawe, mieszkańcy Jeleniowa właśnie przed tym sklepem zaskakująco często się spotykali. Wigry? Hehe, wigry. To, że niektóre sceny rozgrywają się na Mazurach, a dokładnie między Szczytnem i Mrągowem, można zobaczyć jedynie uważnie oglądając serial. W niektórych scenach pojawiają się podpowiedzi.
To jest dokładnie ten sam drogowskaz, który widzieliśmy w serialu. Prosto na Biskupiec, w prawo na Mrągowo, a my jedziemy do najważniejszego miejsca w tym serialu. Ale ciepło. A chodzi o Orzyny nad jeziorem Łęsk, gdzie wydarzyło się chyba najwięcej. Te domki letniskowe powstały specjalnie na potrzeby serialu. Zaraz po zakończeniu zdjęć zostały zdemontowane i pewnie gdzieś teraz daleko stąd służą letnikom, kompletnie nieświadomym tego, kto w nich przez chwilę mieszkał. Jeszcze ciekawostka, zdjęcia były kręcone tylko w dwóch domkach, pozostałe były atrapą i składały się wyłącznie z frontowej ściany. Oczywiście nie wszystkie budynki były scenografią, te murowane stały tutaj wcześniej i stoją do dzisiaj, więc to właśnie po nich możecie poznać, że właśnie w tym miejscu znajdował się plan filmowy Żmijowiska. Chociaż warto zaznaczyć, że przed przyjazdem ekipy filmowej zostały specjalnie na potrzeby zdjęć odnowione. Teraz padam do syna. Okej. Na razie. Ale to nie jedyne mazurskie miejsce, które mogliśmy zobaczyć w serialu. Kilka scen zostało nakręconych w pobliskim Mrągowie. Szkoła, do której chodzili Damian i Sabina, to w rzeczywistości pierwsze liceum ogólnokształcące właśnie w Mrągowie. No to może teraz prześledzimy ich drogę do domu. Nie wiadomo dlaczego, ale łazili po cmentarzu przy Brzozowej. Widocznie tak było im wygodniej, łazili przez cmentarz, bo może był to skrót na przystanek. No ma to sens. Ale Mrągowo to nie tylko szkoła i łażenie po cmentarzu, to też na przykład dobre koncerty. A dzisiaj specjalnie dla Państwa wystąpi zespół The Muskets. Na jednym z nich zagrał sam reżyser serialu Łukasz Palkowski, który odkrył w sobie talenty aktorskie i wcielił się w ważną dla całej historii postać gitarzysty na festynie. Jest ogień, ale niezły hałas w serialu robił też Cezary Pazura. Telewizor wypadł dokładnie przez to okno przy ulicy Roosevelta. To będzie jeszcze dobry, się nareperuje, można oglądać. No poczekaj! Możesz pocałować panny młodą. Finałowy odcinek serialu również został nakręcony w Mrągowie. Cała historia wyjaśniła się w trakcie wesela Roberta i Adaomy, które zostało sfilmowane w tutejszym hotelu Solar Palace. Niech was ten malowniczy ogród nie zmyli, bo to tylko chwila oddechu przed sceną, która wyjaśniła całą serialową intrygę. No, zakończenie rzeczywiście było zaskakujące dla wszystkich. No, wszystko stało się jasne tutaj, na tym pomoście nad jeziorem Czos. A teraz mi powiesz? Nie. Mów, kiedy? I tutaj stop, nie powiemy wam ani słowa więcej, żeby nie psuć zabawy osobom, które serialu nie oglądały. Więcej o roli Wiosła w Żmijowisku dowiecie się już z serialu. A na dzisiaj to wszystko. Podobało się wam? To koniecznie dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Obejrzyjcie też inne nasze filmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Drugiej Strony Ekranu.